Na podstawie przeprowadzonych wyników badań laboratoryjnych próbek wody, które dotyczą wodociągu Sanok-Zasław, stwierdzono, że zawartość wolnego chloru wynosi w wodzie od 0,9 do 1,2 mg chloru na litr. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani bakterii z grupy coli. W związku z powyższym woda z wodociągu może być używana bezpośrednio. Do czego może być używana? Do celów czystościowych, czyli spłukiwanie toalet, mycia powierzchni i tym podobnych prac, do mycia naczyń w zmywarkach i wyparzaczach, do prania odzieży i bielizny. W przypadku prania bielizny dla niemowląt, dla dzieci małych, ostatnie płukanie należy wykonać w wodzie przegotowanej, z tej samej przegotowanej. Ponadto po kilkuminutowym przegotowaniu można tej wody używać do mycia ciała, zębów i do kąpieli, do mycia naczyń, sztućców, sprzętu kuchennego, do mycia owoców i warzyw. No, faktycznie zostały zliberalizowane te obostrzenia i praktycznie ta woda w tej chwili może być wykorzystywana do wielu celów, tak jak zawarte w komunikacie. Natomiast tu chciałem podkreślić jeszcze raz, że ona nie może być nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, czyli do picia, i do tych celów należy używać tylko i wyłącznie wodę z beczkowozów, też po odpowiednim przygotowaniu, bądź wody konfekcjonowanej, która znajduje się w handlu.